Krzysztofa Krawczyka. Myślę, że Państwu się podobało. Ja jestem wzruszona. A na razie zupełnie nieoczekiwanie mamy na lodowisku Maję Chromych, nie wiem, chyba z lampą Alladyna. Ciekawe, co też z tej lampy Maja wyczaruje. Już znamy, z lampy wyskoczył trzeci solista Europy i medalista zawodów Grand Prix w Moskwie, reprezentant Gruzji, Moris Kvitelaszwili. Nie wiem jak ty, Piotrze, ale ja podrygiwałam razem z nim. No tak fajny taniec, tak wesoły. Naprawdę rzadko się widzi, chociaż może teraz już częściej, zawodników, którzy tak przykładają się do gali, do pokazów, żeby tak mocno się ucharakteryzować i wyszukać. Właśnie to, co mówiłam przed chwilą, pomysł jest ważny. To od razu podnosi wartość takiego programu, prawda? A to prawda, to oczywiście święta racja, ale pamiętaj, że najlepiej przygotowani są ci, którzy mają w kraju też największą konkurencję i Moris Kvitelaszwili, który trenuje w Moskwie na co dzień, no nie może wyjść z niczym. Musi mieć takie atrakcyjne programy pokazowe, bo to zawsze powtarzamy, że łyżwiarze startują nie tylko w zawodach międzynarodowych, zwłaszcza w Rosji, ale także w krajowych. I czasem te krajowe mają wyższy poziom od międzynarodowych i tam też jest gala i tam też trzeba z czymś wyjść do ludzi. Mocny akcent na